Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. No nie tak wyobrażaliśmy sobie nasz pierwszy dzień z koszykarskim Pucharem Polski, ale podsumujmy to na szybko. Zaczęło się nieźle, Turów Zgorzelec wygrał bez większych kłopotów z MKS-em Dąbrową, a my trafiliśmy ich naprawdę po ładnym kursie, tak samo jak rzecz jasna dodatni handicap plus 5,5 na Zgorzelczan, którzy czekają już w półfinale rozgrywek. DJ Shelton w pierwszych kilku minutach meczu bardzo szybko zbierał 10 punktów i wydawało się, że przekroczenie bariery 18 nie będzie stanowiło problemu. Niestety licznik zatrzymał się na 12 oczkach, bo tego dnia Amerykanin trafił zaledwie 5 z 16 oddanych rzutów z gry, co daje zaledwie 31% skuteczności. No jednym słowem tragedia. W spotkaniu Anvilu z Asseco mecz przez długi okres przebiegał zgodnie z oczekiwaniami i naszą zapowiedzią. Anvil kontrolował przebieg spotkania, prowadził dość spokojnie, co pozwalało im na oszczędzanie Iwana Almeidy, eksperymentowanie z Kozlejem na pozycji rozgrywającego i momentami dość frywolną grę. Młodzi, ambitni gracze Asseco dwoili się i troili, by nawiązać walkę i nie odpuszczali ani na chwilę. Starali się agresywnie bronić, szybko przechodzić do ataków, rozsądnie dzielili się piłką i trzymali kontakt z rywalami w okolicach 10-15 oczek. Włocławianie nie mieli zamiaru zdemolować Gdynian za wszelką cenę. Następnie byliśmy świadkami trzech dramatów. Jednego prawdziwego oraz dwóch, nazwijmy to, no bukmacherskich. Pod koniec trzeciej kwarty przy 10-punktowej przewadze Anvilu przy wyprowadzaniu piłki z własnej połowy fatalnie upadł na parkiet Szymon Szewczyk. 208 cm wzrostu, ponad 110 kg żywej wagi. No niefortunnie przewracając się na parkiet, center włocławian doznał bardzo poważnej kontuzji łokcia. Warszawska publiczność zamarła. Przerwa w meczu trwała ponad 15 minut, a nastroje w obydwu drużynach zdecydowanie siadły. W czwartej kwarcie tego pojedynku dochodziło do mnóstwa błędów po obydwu stronach parkietu. Asseco wciąż biegało żwawie i szybciej, Anvil odliczał już raczej minuty do końca pojedynku. Przede wszystkim nikt nie chciał już zrobić sobie krzywdy. Niestety obydwa proponowane przez nas zakłady nie siadły, mówiąc kolokwialnie, no dokładnie o jeden punkt. Mimo że koncepcja na under 20,5 jakiegokolwiek zawodnika w tym meczu przez niemal 40 minut wydawała się najbardziej słuszna, tak nagle w samej końcówce dwa razy łatwe punkty po przechwytach zdobył Przemysław Żołnierewicz, tym samym zdobywając oczywiście 21 oczek. Jeśli dodamy do tego, że Żołnierewicz pierwszy raz w tym sezonie trafił w meczu 4 trójki, jeśli dorzucimy to, że w czwartej kwarcie miał już poważny foul trouble, to naprawdę było to bolesne doświadczenie. Wówczas przyszedł czas na cios numer 3. Asseco było zdecydowanie bliższe pokrycia handicapu plus 13,5, aniżeli ich rywale. W ostatniej minucie, nie wiedzieć czemu, Gdynianie zaczęli faulować niepotrzebnie gracze Anvilu, dając im okazję do łatwych punktów, sami zaś nie trafiali z czystych pozycji. Mimo to, na 8 sekund przed końcem udało się zdobyć punkty i ustanowić końcowy wynik na 12 oczek. Oczywiście tak nam się wydawało. Wtedy Anvil przeprowadził jeszcze jedną akcję, już zupełnie bez obrony, ustalając tym samym przewagę na 14 oczek. Znowu jeden punkt. No zabolało mocno. To nie był fajny dzień, ale jednocześnie wydaje nam się, że nasze założenia były słuszne. Koszmarny pech, nie ma co jednak załamywać rąk, trzeba kombinować dalej. Dziś przed nami kolejne dwa mecze ćwierćfinałowe. No i dzisiaj ogramy Forbet, który przygotował ciekawe propozycje na piątkowe mecze. W pierwszym spotkaniu zmierzą się ze sobą zespoły Polskiego Cukru Toruń i Startu Lublin. Lublinanie są bardzo dobrze przygotowani do tego spotkania. Od kilku dni widać, że są podwójnie zmobilizowani. Chcą tutaj co najmniej awansować do finału. Z całą pewnością ten mecz będzie bardzo wymagającym pojedynkiem dla Torunia. Będzie to mecz tym trudniejszy, że głośno dzisiaj mówi się o kilku możliwych kontuzjach w zespole Twardych Pierników. Nie wchodzimy zbytnio w szczegóły, gdyż nie chcemy niepotrzebnie szerzyć plotek. Nas zainteresował w tym spotkaniu zakład na liczbę punktów Karola Gruszeckiego. Na początku sezonu dalibyśmy się pokroić za to, że nowy nabytek Torunian będzie liderem tej drużyny w ataku. Początek sezonu rzeczywiście był obiecujący, popularny, Grucha imponował formą. W ostatnich spotkaniach grał on jednak dużo słabiej, do tego stopnia, że przestał być tak istotnym elementem gry w ataku Torunian, którzy radzili sobie stosując inne rozwiązania. Nie zmienia to jednak faktu, że Gruszecki jest jednym z trzech najlepszych snajperów w ekipie Twardych Pierników i jeśli informacje o kluczowych kontuzjach się potwierdzą, to z pewnością dostanie on zarówno więcej minut, jak i więcej pozwolenia na rzuty z dystansu i indywidualne akcje. Nasza propozycja na to spotkanie to Gruszecki powyżej 11,5 punkta po kursie 2-0. Zakładamy, że taktyka startu jest przygotowana głównie na powstrzymanie Glena Kosleya, co powinno dać więcej miejsca i możliwości gry skrzydłowemu Torunian. To prawdziwy test dla niego, a pamiętając spotkanie ligowe z Lublinem, w którym rzucił 11 oczek, trudno wyobrazić sobie lepszą okazję, by udowodnić sobie, kibicom i drużynie, że może być jej liderem. Tak jak się tego od niego oczekuje. Kurs jest atrakcyjny, Karol nie zapomniał jak się gra w koszykówkę, potrzebuje jednak dużo więcej zaufania i możliwości wejścia w odpowiedni rytm. Dodatkowo jego wybór do udziału w sobotnim konkursie wsadów również powinien działać na niego mobilizująco, a ewidentnie widać, że ostatnie problemy z formą tkwią wyłącznie w sferze mentalnej. Naszym zdaniem czas na przełom i powrót do dobrej, normalnej dyspozycji i występ na poziomie około 14, może 15 oczek, zwłaszcza że Lublinianie to nie są mistrzowie defensywy.
Sensownie prezentuje się także zakład na to, czy którykolwiek z zawodników popełni 5 faulów w meczu. Opcja tak, po kursie 1,52 wydaje się być no, dosyć bezpieczna. Obydwa zespoły dysponują krótką ławką, pod koszowi gracze mają tendencję do częstych przewinień, a w obu drużynach można wskazać zawodników, którzy dobrze czują się w wymuszaniu fauli rywala. W spotkaniu ligowym, które no nie było tak zacięte jak zapowiada się ten mecz, za 5 przewinień spadli Lewis i Reynolds. No naszym zdaniem trudno będzie w dzisiejszym ćwierćfinale utrzymać się na parkiecie wszystkim zawodnikom do końcowej syreny, zwłaszcza że każdy będzie grał dla drużyny, a nie tylko dla siebie. No i drugi dzisiejszy meczek w wieczornym spotkaniu Stelmet Zielona Góra raczej bez problemu rozprawi się z Legią Warszawa, ale ruszanie handicapów czy opcji under-over w tym meczu nie jest chyba najlepszym pomysłem. Stelmet będzie miał w głowie półfinałowy mecz z Anvilem i zapewne będzie oszczędzał najlepszych graczy na wymagające spotkanie, które rozegrają zaledwie 20 godzin później. Warto w związku z tym spróbować zakład na under 16,5 Wladimira Dragicewica po kursie 1,80. W sobotnim meczu czeka go ciężki pojedynek z Josipem Sobinem, więc trudno zakładać, by trener Urlep przemęczał swojego najlepszego podkoszowego, zwłaszcza że do dyspozycji pozostaje cała armia innych klasowych zawodników, którzy tylko czekają na swoją szansę na parkiecie. Bądźcie z nami na bieżąco, bo nasz długi weekend z koszykarskim Pucharem Polski trwa. Oby los był łaskawszy dla nas niż w czwartek. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, bo konkursy dla subskrybentów coraz bliżej. Nie zapominajcie też, żeby zerknąć na naszą grupę dyskusyjną, której link znajdziecie w opisie filmu na dole. Nie załamujemy się, działamy dalej. Będziemy dalej meldować się dla Was z Warszawy. Do usłyszenia, na razie!